Od lutego do połowy czerwca pod opiekę polkowickich ośrodków socjalizacyjnych przybyło 14 dzieci. Duże znaczenie ma fakt, że w okresie koronawirusa do rodzin z rodzinami biologicznymi mieli ograniczony kontakt asystenci rodziny czy pracownicy ośrodków pomocy społecznej, a także kuratorzy. Nie bez znaczenia były także problemy finansowe, w jakie popadali rodzice. Z tego, co obserwujemy, to na pewno wzrosło występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Także nie ukrywajmy, problemy ekonomiczne, część rodzin straciło pracę. No gdzieś te emocje mają swoje ujście, ale też są często sytuacje takie, że od dłuższego czasu w rodzinie dzieje się nie za dobrze, tak to bym nazwała, i w chwilach kryzysu, w takim momencie jak mamy teraz, następuje eskalacja problemu. Nagły przypływ sporej liczby podopiecznych nastręczył także spory problem natury organizacyjnej. Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki dla wszystkich dzieci, również dla kadry pracującej na placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tutaj duży ukłon w kierunku pana starosty, który dokłada wszelkich starań, żeby ta opieka wyglądała jak najlepiej i także, żeby wspomóc kadrę placówek, tak jak wspomniałam. Między innymi poprzez skierowanie części dzieci na turnusy do domów czasów dziecięcych. Obecnie pod opieką polkowickiej placówki socjalizacyjnej Skarbek znajduje się ponad 40 dzieci. To o 10 więcej niż zakładały dotychczasowe limity, które zostały zwiększone z powodu kryzysowej sytuacji.